początka. Uniwersalne tablice muzyczne. Autor pan Jacek Bantkowski. Miękka okładka, jak widzicie. Stron, już wam mówię serdeczne moje małe, 39. Jednak według mnie to jest jedna z ciekawszych w ogóle pozycji dla osób, powiedzmy, już troszeczkę grających i kombinujących z teorią, z dźwiękami. Uniwersalne tabele muzyczne. No, jak tutaj nazwa wskazuje, są to tabele, które nam sugerują użycie skal. No na przykład, czekajcie, pokażę wam. Ogólnie właśnie tutaj, czego dotyczy ta książka? Skal przede wszystkim. Wstęp, o widzicie. No jak korzystać z książki, objaśnienie, interwały, skale, akordy. I teraz zobaczcie sobie na przykład przykładowo, sobie tworzymy jakąś tabelę. O. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, tutaj jakiś jest kod kreskowy. Albo wygląda jak jakieś okna budynku. Albo na przykład jak sobie otworzymy jakieś inne. I teraz sprawę rozjaśnia to, co jest z tyłu książki. Tutaj mamy dwie takie przezroczyste tablice. Co prawda one się powtarzają. Po prostu mamy dwie, jakby no, druga jest na zapas. No po prostu dwie mamy takie przezroczyste, fajne. Te, które po prostu przykładamy do tych tabel. Czyli na przykład jeśli powiedzmy potrzebujemy skalę molową, na przykład jakąś daną skalę molową, to po prostu przykładamy, powiedzmy, tablicę, gdzie mamy na przykład skalę, powiedzmy, D. Chcemy znaleźć skalę D mol, to przykładamy ten pasek do tego paska tutaj. No i po prostu nam wychodzi wtedy, jaka to byłaby, jakie ma dźwięki ta skala, no bo to oczywiście jest bardzo istotne, jakie to ma dźwięki. Żeby grać solówki, to trzeba wiedzieć, jakie dźwięki, prawda? I tu się nam to dotyczy właśnie akordów, skal, kadencji, właściwie wszystkiego. Nawet możemy tutaj notatki, możemy nawet jakieś swoje skale rozpisać i sobie wpisać w tą tabelę. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobre. Poza tym jeszcze mamy tutaj sporo teorii. O, czekaj ta ludziska. Koło kwintowe, rozpisane zagadnienie koła kwintowego. Widzicie, tu mamy wszystko rozpisane. Tutaj jeszcze było rozpisane rozszerzenie. Mamy tutaj jeszcze więcej informacji muzycznych, więc można powiedzieć, kurczę, że naprawdę to jest bardzo ważna pozycja. I tutaj co jeszcze mamy? Dodatek, proszę ja was. Mamy rozpisane wszystkie dźwięki, jakby ktoś nie wiedział. Mamy jeszcze, co tutaj mamy? Fortepian, pianino, keyboard. Mamy rozpisane dźwięki podpisane. Gdzie jest jaki dźwięk? Mamy też rozpisane, co ciekawe, na przykład tutaj akordeon guzikowy. Czyli też mamy dźwięki podane na tym akordeonie. I tutaj mamy no, gry w gitary zwykłej sześciostrunowej i basowej, czterostrunowej. Ja mam piąteczkę, więc no, chyba mi się nie przyda, nie, bo ja się nie znam. O, mamy tak, tutaj ten. A ja mam też siódemeczkę, więc właściwie no, tutaj to tej siódmej struny to ja nie ogarnę chyba. Oczywiście nazewnictwo jest amerykańskie, czyli wreszcie jakieś ludzkie nazewnictwo, gdzie mamy oczywiście G, GIS, A, AIS, B, C. Takie mamy literki, popatrzcie tutaj. A, AIS, B, C. Tutaj autor zaznacza oczywiście, bo dużo osób w Polsce używa dźwięku H zamiast B. Zresztą nie będę tutaj się rozgadywać na ten temat. Oczywiście jest wyjaśnione, jak używać książki, jak używać tabele, jak to przykładać, więc wszystko jest tutaj wyjaśnione i powiem wam, że to naprawdę jest bardzo dobra pozycja. Sam chyba się zacznę z niej uczyć. Papatki.